kiedyś poetę, patrząc na życie tych prostych ludzi, tego właśnie klauna w cyrku, tej tancerki w cyrku i tak dalej. Chodziło o tą telewizję. Tak, tak, on teraz przyjdą. Aha, dobra. Wszystko zrozumiałeś, Ulu, po rosyjsku? Wszystko rozumiem po rosyjsku. Bo tak włączyłem tam dwie piosenki, żeby tak trochę w oryginale było. Ale teraz w ogóle wchodzi z powrotem do łaski i jest najbardziej płatny. Okazuje się najbardziej płatny. No, dokładnie, ja też znam osoby, które dzięki temu, że bardzo dobrze znają rosyjski, są na takich, no... Ile przerwa będzie? 7 minut, tak? Tam coś z telewizji, coś tam chcieli porozmawiać, czy coś powiedzieć, to tyle, ile oni tam. Bo oni robią jakiś taki kawałek, że to jest jakby turysta japoński, jakby chodzi po mieście gdzieś, tak. I wchodzi na przykład do tego właśnie do klubu. Do klubu, prawda? I tutaj to się dzieje, no i, no. I w ten sposób. No i będzie we japońskiej telewizji. A, już, ja już nie w jednej telewizji byłem, proszę Marek. Ale coś z tego. Coś z tego było? Było? Nie mam pojęcia, że ktoś ma. Wywiad przeprowadzili i nagle mnie zawsze na ulicy zahaczają. Trzeba wystąpić o ten. O to, że użyli... Spraw publicznych? Nie, użyli... Wizerunku. Wizerunku. Tak, ale wiem, no. Musieli przed tym się śmierać moi rodzice, kiedy byłem mały. Idę przez ulicę, a gdzie mnie zahaczają. Mówię, a co mam chodzi? No tak, oczywiście. Nie ma takie w ogóle No chyba, że ktoś jest takim specjalistą, jakimś chirurgiem, prawda? Tak, fachowcem. Nierówne są zarobki. Nierówne są zarobki. I nie każdy aż ma takie pasje. Bo ja akurat jestem w branży medycznej i zdarza mi się, że tak. A przed klubem, tak. Bo on ma prestiż, bo on była faktycznie, nie mogę to powiedzieć. Ma być koncert, tak? Naprawdę mają prestiż. A, no dobrze, no spróbujmy. Z Krakowa, tak? Wiesz już do nasze role? Bo nie wiem właśnie. Bo właśnie powiem, że ja bym tak, z tobą do dużo zerwał. Że oni tam robili, pytają to, co się dzieje, prawda? A my mówimy, że tu jest ma być koncert, to chyba ty masz powiedzieć. Dobra, ja nie tego pana. Prawda? Po prostu siadasz z nami, nie masz. Nie, w ogóle nie robię takiej. W korporacji. Nie robią różnic. To jest bardzo też miłe, bo nie wszyscy są. No nie wszyscy tacy. No na przykład ten profesor, ten profesor Artur Gosyn, nie? On też jest lekarzem. Tak, no wiem. No, a tak nie, on jest normalny. Tak, rozmawialiśmy o wszystkim. No, to jest normalny człowiek, bardzo taki, wiesz, otwarty na wiele rzeczy. Łach, oni takie rzeczy doświadczyli, że jeden Polak nie doświadczy. No, dokładnie. O, wiesz, nieraz za dużo.
tej ciemnej strony poznałam. No więc, nie jesteśmy w stanie pewne rzeczy wywiązać. Wie pani, na pewnych stanowiskach są pewni ludzie specyficzni, ale... No, właśnie to jest to, że niektórzy ludzie, ja takich ludzi trochę nie ogarniam. Ale Polak Polakowi wilkiem to jest tak, to jest właśnie tak, bo to jest wszędzie. Jak Ukraińcy, którzy już tu rok byli w Polsce, jak potraktowali swojego ziomka, który przyjechał na 2 miesiące. Jak tu psa, tak? Tak. Żaden Polak go tak nie potraktował, tak. Jak oni go potraktowali, go próbowali okraść, to znaczy w sensie takim, że wyłudzić od niego pieniądze. Najpierw, żeby im zapłacili za to, że gdzieś tam spał, bo oni płacili, a oni od niego mieli więcej. Potem ktoś płacił więcej, a oni mu dawali mniej, bo jeszcze coś tam, po prostu... Ja wiem. Ale właśnie sobie zaraz pomyślałam, nie? No niestety, no ale jak te 30 lat temu, tak. Więcej jak 30 lat temu, jeździliśmy, to znaczy na przykład... Polacy przedtem jeździli do Czechosłowacji do Niemiec. Niemcy marki nie liczyli, bo to był inny przelicznik, inaczej zarabiają. Tak. A przez to euro po prostu się sfrustrowali, bo myśleli, że jeszcze będą mieli lepiej na tym samym poziomie i wyszło, to wyszło. Mój brat doświadczył czegoś takiego, bo właśnie, mówię, to było, ojej, prawie 40 lat temu. Jak pojechał... Pojechał właśnie popracować do takiego polskiego Niemca. Nikt w życiu tak samo. To sobie właśnie przypomniałam, jak zobaczyłam tych Ukraińców. Ukraińców, właśnie tych, którzy już tutaj byli dość, no już legalną pracę mieli. I są legalne. A ten przyjechał dopiero gdzieś tam, próbował się tego, jak oni go traktowali. Ale moja kuzynka, która jest krzesną mojego dziecka, wyjechali do gdzie jest? Do Wielkiej Brytanii. Nie. Szkocji są. I nie chcę, by pani wyobrazić, że ściągnęła ich rodzina, czyli męża, siostra tej mojej kuzynki, i ściągnęła. Nie chcę pani wyobrazić, jaki cyrk oni im odwalili. Po 2 tygodniach młode małżeństwo, praktycznie tuż po ślubie, bo 2 tygodnie po ślubie wylecieli tak. Już nas, nie, że nastały, tylko musimy tam zarobić pieniądze. Już mieszkali w domu. Nie, akurat dla nich. W domu dla uchodźców. Tak im pomogli, że. Ale dzięki temu. Zbiło się na te telefony. A to jest na tej tyle. こっちが見たいから。こういうふうにして、もうちょっと出して、もうちょっと出して、こういうふうにやるかな。はい。よし。やってみましょう。やってみましょう。やってみましょう。Ale bardzo ładne miejsce. Bardzo. Dziękujemy bardzo. I co kolejka lat jest, kogo miejsce? A od kiedy tu funkcjonuje ten klub? Od 4 lat. Od 4 lat? O! Tak,
krótko czy tak długo? Dzięki. Ale co, zawsze będzie dobrze. Tak, słuchaj, łocisko w klandestynie. To my tak późno się dowiedzieliśmy o nim? No. Ale tak tutaj jak bardzo tak domowo, taka domowa atmosfera, prawda? No tak, w sensie tak. Taka nieformalna. Ale Justyn Pułyn to też znani bardzo. Tak, oczywiście, w Polsce. Niedawno był Eugen Malinowski, tak, śpiewał, prawda? No powiedz, ja widziałem na Facebooku dużo było takich nazwisk, prawda, znanych. No, jedni z najlepszych poeci w Polsce. Krzysztof Keller, Wojciech Węcel, no, Jan Polkowski, to tam jeszcze, teraz ostatnio, masa, dużo bardzo ciekawych poetów występuje. Piosenkarz też, Kuba Sienkiewicz, Ewgen Malinowski, tutaj Eugeniusz, dużo plusmenów, także i też występują tacy ludzie, którzy są nieznani nikomu, a są równie dobrze, bardzo dobrze, jak ci najlepsi. お客さんでじゃあちょっとお客さんよく来るんですか。よく来るんですか皆さん。パンツポテトたちの人来るほど。一緒です。一緒です。Czy to jeszcze w dodatku przez kogoś? Przez kogo? Kiedy do deska? Od aktora z Kapitolu. Tak? Tak! O! Nam poleci to miejsce. Tak, nam poleci. No, mówię naprawdę poważnie, bo jest to aktor i tancerz tam jednocześnie. I właśnie mi tak, a to jest mojego dziecka chrzestny. On mówi, słuchaj Milka, ty lubisz takie klimaty, pójdź tam, tam jest fajnie. Tak? No, tak, oczywiście właśnie opowiadałam tutaj pani, całkiem niedawno się wybrałam z koleżankami, tylko nie doczytałam, że nie we wszystkie dni jesteście czynni. Oglądaliśmy piękne drzwi. Ale nie mówię dzisiaj, choćby nie wiem co, muszę to zobaczyć, bo jeżeli ta osoba mi tak powiedziała, to czyli, że coś jest na rzecz. I co? Nie, jest, ja powiem tak, ja bardzo lubię tego typu klimaty. Są to, na pewno to są odległe dla mnie klimaty, nie wszystkie te klimaty znam, ale też na przykład na tych przeglądach piosenki aktorskie, to praktycznie na wszystkich koncertach jestem. Tak więc wchodzę w ten światek i bardzo... Tutaj jest bardzo, tutaj jeżeli chodzi o gatunki muzyczne, to jest bardzo różnie. Ale właśnie ja tak teraz jak obserwuję tą stronę, to już tak. To widać tam, tak, na tej stronie tak, widać. Tak, jest różnorodność. To tak, nie bardzo, jest, że tylko absolutnie, w jednym klimacie. Nie, jest dużo. Jedyne co jest jakiś taki wspólny mianownik, to wymusza ta mała scenka, że tu nie ma jakichś takich dużych zespołów, ani nie wiadomo jakiej elektroniki. No jak ktoś chce iść na koncert, to nie chce mieć ale tak akustycznie to jest naprawdę przeróżnie. Od folku, stadion też jest. Forum. Ale w Forum Muzyki właśnie całkiem niedawno też byłam i nawet prosiłam panią i się pytam, mówię, wie pani co, no nie znam się z Bóg wie jak na tej muzyce poważnej, ale takie, żeby wie pani, to było takie zarówno lekkie, ale takie, żebym też mogła ja to przyjąć. No pani mi poleciła tam jakiś koncert smyczkowy, mówię, no spoko, będzie do Boże z tym, jedynie czekoladki z Tauroda były zasłacające klimat. Co najśmieszniejsze, że po pierwszej przerwie praktycznie nikogo już nie było. O. No. Nie wszystko dla wszystkich jak to. No ale nie, naprawdę, no po prostu nikt tego tak za bardzo nie umiał odebrać. Zapraszamy no. Do tej części i to właśnie. Za każdym razem jest inaczej, można powiedzieć. Dokładnie. Tak. No, a największym bogactwem są ludzie. O, to jest największy. No, żeby nie być gołosłownym, na przykład wczoraj pierwszy raz tutaj przyszedł właśnie pan Omar, który tu siedzi przed państwem, z Iraku, z Mosulu przyjechał, poeta. Także na pewno będzie tu miał jakiś swój wieczór. Tak. A rozumiem, jak słyszę się, to rozumiem, że ludziom się bardzo podoba to miejsce, prawda? Myślę, że tak.
Na pewno tak. Tylko, że przychodzą, że, to znaczy, że tak. Tylko, że tak, tylko, że niestety polecają innym. Jest, że tak powiem, mało ludzi. Jakoś tak ciężko się przebić z reklamą. No, tutaj Państwo najlepszy są tego przykładem, że może już tam chodzą, a dopiero pierwszy raz są. Ale. Ale... Albo to, nie, to też niektóre klimaty tego typu to nie, też nie muszą być tak przereklamowane, bo niektóre rzeczy bywają naprawdę przereklamowane. Jeżeli chodzi o nasze reklamy, nie wiem, jakichś tam kabaretów, koncertów, nie koncertów, są. I później człowiek też przychodzi i jest naprawdę zażenowany, bo też mi się już tak zdarzyło. No tak. Dokładnie mówię. I to też nie można w ten sposób. Ja uważam, że jeżeli jest coś takiego, że to pod tą pantoflową idzie, to czyli, że to jest coś, co na pewno ma to swoją duszę. Coś na rzecz jest. Tak, to musi mieć swoją duszę, tak. To nie jest tak. I to nie jest tak, że każdy szuka tego, żeby się wymansować. Czy liczą się pieniądze niż człowiek, a moje wartości wewnętrzne i to piękne jest nieporównywalne. Dokładnie. Życie, ale to na razie jest to ok, więc proszę już kontynuować. Dobrze, kontynuować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No to pocztamy dalej. Dzisiaj ma tam pocichnicką. Pod paroma względami się wieczy, bo na przykład ta posiadnica też nie jest. Podejść ma przepraszam. Są kolemony, ale reakcją na pocichnicą. Ale ty mori nie są ładne, ale ja to pochana się w klimacie. Ale ja na przykład tutaj od panu powiem szczerze, że bardzo, jeżeli chodzi o mnie, jest bardzo fajne, bardzo piękne są to słowa i faktycznie, jeżeli ktoś nawet ustali na własnych swoich przeżyciach, umie to odebrać, to odbierze. Tylko trzeba chcieć. To co, gramy dalej? Tak. Poprosimy o dalszą kontynuację. Bardzo przepraszam, że przerwaliśmy. Szczepka po kolei, co tam będzie. Pewnie teraz piosenka, która się nazywa Madame, już padły liście. Który utwór, przepraszam, zapomniałeś? Trochę dalej. Jeszcze dalej. I następny będzie balerina, chyba tak. Nie, wiachry. To będzie pogrzeb następny. Dalej. I następny. O, następny będzie jako... Uwaga. Podrywa dziewczynę na Sopockiej plaży. Bertyńskiej. Jest czerwiec na plaży słonecznej. W piżamie kolor.